Pigmentacja estetyczna. Makijaż permanentny oczu. Pani Ireno, a jakie kreski proponuje Pani na moje oczy? Czy tylko na górze, czy na dole też? Cienkie, grube? Ja myślę, że zrobimy tą kreseczkę cieniutką, także po prostu ona wydobędzie ten Pani kształt oczu, kolor oczu, żeby jej nie było widać, kiedy będzie Pani zupełnie bez makijażu. Rzęsy będą zagęszczone, a kreski widać nie będzie. Żeby nie dodało to Pani lat, a tylko wydobyło tą właśnie swoją naturalną urodę. A kreska dolna? Jeżeli już, to możemy leciutko, naprawdę, bardzo minimalnie, tylko zagęścić te rzęski, tak żeby podkreślić tą dolną powiekę. Nie będziemy robić mocno, myślę, że nie ma takiej potrzeby u Pani. Okej, zgadzam się. Teraz narysuję Pani kreską kreseczkę, tak żeby Pani mogła zobaczyć, jak to będzie wyglądać po zabiegu. Pani Aniu, chciałabym, żeby Pani oceniła kształt, długość i szerokość kresek. Czy odpowiada na to? Bardzo. Nie potrafię sama zrobić sobie takiej równiutkiej kreski, więc jak będę je miała na stałe, to zdecydowanie ułatwi mi to makijaż. To działamy. Oczy mamy już znieczulone, także proszę się nie obawiać bólu. Proszę popatrzeć, jak wyglądają kreski. Górną kreskę zrobiłam troszeczkę mocniej, natomiast dół bardzo delikatnie. Tylko zagęściłam lekko te rzęsy Pani, natomiast góra będzie trochę bardziej wyraźna. Przez to oko będzie większe. Bardzo fajnie, bo ja mam swoje rzęsy jasne i kiedy ich nie maluję na przykład latem, to oczy zupełnie takie gołe się wydawały. A teraz jest po prostu super, jestem naprawdę zaskoczona. No i cieszę się, ponieważ ja codziennie używałam kredki do oczu. Cieszę się, że już teraz będę miała ten problem z głowy. Bardzo fajnie. Zapraszamy Shirley Instytut Zdrowia i Urody Medical Spa.